Video. Video. Rafałku, jakie panują nastroje przed treningiem, przed meczem dzisiejszym z GKS-em Tychy? Myślę, że bardzo dobre i pozytywne. Słońce wyszło. Mam nadzieję, że będzie świeciło nam dzisiaj przez cały dzień. Wszyscy są zdrowi, jedziemy na trening, sprawdzić obręcze i przygotować się przed wieczorną batalią. Powodzenia. Trenerze, czy trenujemy jakieś specjalne rytuały przed meczem? Nic? Koncentracja? Mało. Nie siada wtedy z przodu, z tyłu? Jakieś specjalne miejsce w autobusie przed meczem? Zawsze słońce. Powodzenia. Patryk, jesteśmy 2 godziny przed wyjazdowym meczem z GKS-em Tychy. Powiedz mi, czy ty masz jakieś rytuały przed meczem, jak się koncentrujesz? To jest naprawdę rzeczy, co mamy na sobie. Wiadomo, trzeba mieć ten podświetlony. Ja na przykład mam. Mam nadzieję, że się sprawdzają. No. O co, wchodzisz prawą nogą na halę, czy tak odrzasz lewą nogę przez prawe ucho? Nie, jest to parę rzeczy, które robię tak samo, za każdym razem. Nauczyłam się tego już 8 lat. Nie wiem, nie wiem, czy mi to wychodzi, czy nie. Ja się tego trzymam. Na pewno to poprawia trochę. Trochę, że tak powiem, trwanie na bani. Zobaczymy. Powodzenia. A nie, dziękuję.